Dzisiejszy program będzie miał charakter poniekąd laurki. Imieninowo urodzinowej laurki, w której obecność solenizanta i zarazem jubilata będzie mniej intensywna aniżeli jego samozwańczych gości. Każdy z nich miał do powiedzenia dużo dobrego o Andrzeju Zborowskim, któremu urządzili imprezę pod jego oknami. Drogi przyjacielu, dostojny jubilacie! Wiemy, że drzwi twojego mieszkania dla nas, dla twoich przyjaciół, zawsze stoją otworem. Ale my dzisiaj w pełnym reżimie sanitarnym nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności, by być, drogi Andrzeju, z tobą. Są z tobą muzycy orkiestry symfonicznej Filharmonii Koszalińskiej imienia Stanisława Moniuszki. Są też pedagodzy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Grażyny Bacewicz w Koszalinie. Pierwsze spotkanie rzeczywiście pamiętam. Byłam wtedy uczennicą szkoły podstawowej. Chodziliśmy wszyscy do wtedy jeszcze WDK, czyli Wojewódzkiego Domu Kultury, na koncerty umuzykalniające prowadzone właśnie przez pana Andrzeja Zborowskiego. Cudowne, pełne magii spotkania z muzyką. I myślę, że tą magię z pewnością współtworzył właśnie pan Andrzej Zborowski. Fantastyczny narrator, cudowny piewca kultury. Na długie lata wbił się w mojej pamięci. To zawsze był, jest i tak pozostanie wielki mistrz słowa. Osoba o ogromnej wiedzy, o fantastycznej elokwencji, nienagannych manierach. No po prostu mistrz nad mistrze. Cieszymy się, że taka osoba mieszka z nami w lokalnej społeczności. Oda do jubilata. Kiedy forma się z treścią zupełnie nie skleja, nie trać wiary, człowieku. Szoruj do Andrzeja. Przyszłość jawi się marnie, próżne twe nadzieje. Andrzej natknie cię na nowo. Spotkaj się z Andrzejem. Pan Andrzej jest niezwykle barwną postacią, również poza estradą, z którą go wszyscy głównie kojarzą. No może jedna taka sytuacja, która no mniej więcej jest sprzed 25 lat, kiedy czynnie uczestniczyłem w koncertach kameralnych, koncertach umuzykalniających dla dzieci i młodzieży. Często się zdarzało tak, że wyjeżdżaliśmy przed godziną 6 rano. Andrzej się przyczynił do tego, że tych audycji było mnóstwo, przekazywania wiedzy, a właściwie takim wydarzeniem, to co się mogło wydarzyć, to tylko niespodzianka, bo dużo koncertów było improwizowanych, w związku z tym najważniejsza była punktualność. A jak się spóźniliśmy, to można się domyślać, że było kolejne wydarzenie, jakieś niespodzianki. I muszę powiedzieć, że no my młodzi wtedy często narzekaliśmy na wczesną porę, czasami na brak pogody, na zimno. Natomiast zawsze mniej więcej z tego miejsca, w którym się znajdujemy, czyli spod bloku, w którym mieszka pan Andrzej Zborowski, właśnie wychodził zawsze rześkim krokiem pan Andrzej. Nigdy nie narzekał, nigdy się nie skarżył, nigdy nie chorował, zawsze pełen optymizmu i po kilku minutach jazdy w samochodzie, czasami do odległych miejsc koncertowych, właściwie wszyscy byliśmy w świetnym nastroju i to było niezwykle wielką wartością i tak chyba pozostaje. Każdy, kto spotyka pana Andrzeja, wie, że jest to osoba, która momentalnie przekazuje swoją pozytywną energię, uśmiech, no wszystkie najlepsze rzeczy, które można sobie wyobrazić. Gdy cię smutek spowija i nikt się nie śmieje, znajdziesz na to lekarstwo, gawędząc z Andrzejem. Opuściła cię wena?
Nad tym dziś bolejesz? Razem z inspirującym powróci Andrzejem. To jest wspaniały człowiek, znawca, który ma taką wiedzę, że nie każdy potrafi, a przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, wesołym, takim do ludzi usposobiony i odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Ja sobie nie wyobrażam, jakby miało jego zabraknąć. Twa klasa, dystynkcja w posadach się chwieje? Radzę ci po cichutku. Skontaktuj się z Andrzejem! Ośmiorniczek masz dosyć i kawior się przejadł? Dobry przepis odnajdziesz w sztambuchu Andrzeja! Dla mnie dzisiejszy jubilat to jest brakujące ogniwo kabaretu starszych panów w najlepszym tego słowa znaczeniu. Przybora, Wasowski i Zborowski. To jest kultura, nawet nie jako dziedzina, którą ja też od lat uprawiam, ale ta osobista, ta kinderstuba, ta elegancja na co dzień. On jest dżentelmenem w każdym calu. A anegdoty? No chyba nie takie, które by się nadawały do telewizji, ale chętnie gdzieś przy kawie można by opowiadać. A propos opowieści, to Andrzej prawie pół wieku temu osiadł w Koszalinie, zdradzając Śląsk. I pamiętam pierwsze lata naszej znajomości i współpracy estradowej, a było to w latach 80., też niełatwych, kiedy to Andrzej swoje nasze koncerty, a swoje wypowiedzi, swoją prelekcję ubarwiał żartami właśnie rodem ze Śląska. Często, gdy rozmawiamy telefonicznie, to Andrzej mówi, ale słuchaj Wojtek, może nam za chwilę przerwać rozmowę? A ja mówię, ale co się dzieje, abonamentu nie płacisz telefonicznego? Nie, ja jadę, jestem w pociągu, jadę na Śląsk na kolejny koncert. Tak do tej pory było na koncertach noworocznych, karnawałowych. To naprawdę my jako koszalinianie musieliśmy mocno zabiegać o to, by Andrzeja tutaj pozyskać dla nas. Andrzej to prawdziwy artysta, który ma swój kalendarz wypełniony na wiele miesięcy do przodu. Szkoda, że tak się teraz porobiło. Przeszłość jawi się marnie? Wiatr historii wieje? Myśl lepiej o przyszłości. Byleby z Andrzejem. Niechaj w najdalszych słyszą nas Borach i Kniejach. Zakrzyknijmy radośnie. Kochamy Andrzeja! Myślę, że ta ilość wiedzy, która zawsze wzbudzała mój szacunek i wielkie zainteresowanie, dlatego że do dzisiaj pan Andrzej Zborowski potrafi zaskakiwać jakimś szczegółem, jakąś właśnie anegdotą, jakąś ciekawostką. I mimo tego, że ja jestem człowiekiem z branży, to ciągle dowiaduje się czegoś nowego na koncercie. Z przyjemnością gościmy pana Andrzeja na tak zwanych koncertach umuzykalniających dla dzieci. Cały czas ze wspaniałą kulturą, z cudownym obyciem w świecie muzyki, z ogromem wiadomości, a co najcenniejsze, nigdy z kartką.
zawsze z pamięci, zawsze przepięknie opowiada o kompozytorach, o muzykach. Nigdy nie zdarzyło się, że o kimś powiedział niefortunnie, niegrzecznie. Myślę, że wszyscy, którzy go znamy, to jako pierwsze określenie pana Andrzeja ciśnie nam się na usta niezwykła kultura, niezwykłe poczucie estetyki, no i wspaniały pasjonat muzyki. Długo żyję, ale czegoś podobnego jeszcze nigdy, coś takiego mi się nie zdarzyło. No nie mam słów wdzięczności. Naprawdę jesteście najwspanialsi ludzie na świecie. To naprawdę dziękuję. Nas jest więcej, tylko nie wszyscy mogli przyjść. No bardzo dziękuję. No wiecie co, no jestem tak zaskoczony, że słów mi brakuje. Przynajmniej raz w życiu. Ale nas też nigdy w życiu nic takiego nie spotkało. Na to zasługują najlepsi. A teraz zastanów się, jak przeprosić sąsiadów z osiedla za zakłócenie spokoju. A my uciekamy, póki nie pogoni nas policja.